Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher 2, dokładnie tak, wróciłem już tutaj na rancho z itemkami, które tutaj zdobyliśmy na ostatniej podróży, gdzie już nie zdążyłem wrócić, także jestem tutaj na naszym nowym rancho. Słuchajcie, od razu tylko muszę powiedzieć na początku, że jeśli lubicie tę serię, chcecie ją dalej oglądać w maratonie, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę już teraz. Dziękuję od razu za 1400 łapaczek w górę, które teraz w tym momencie, jak to nagrywam, są do poprzedniego odcinka. Jakby tutaj dało radę wbić 2000 łapek w górę, to zrobimy taki ekstra maraton, że będzie więcej odcinków niż jeden danego dnia, także warto zostawić łapkę w górę. Dzięki wielkie za to. No i też przypominam, że osoby wspierające kanał takie odcinki będą dostawały od razu, gdy je po prostu wrzucę na YouTube'a. Także zachęcam, zachęcam. No i dobra, mamy tutaj nasze slajmiki króliczo-różowe. Miałem tutaj zamienić im jedzonko. Jak pamiętacie, zdobyłem. Może nie demolisz plot, tylko kropsy usuniemy. Tak, tak, tak. Się cenią teraz i wrzucimy im jedzonko, które uwielbiają. Dobra, tego jeszcze nie mogę ogarnąć. Wiecie co? Zbiorę tutaj lordy, jakie są w tym miejscu. W sumie jeden był przed chwilą, też zebrałem. I chodźmy się przespać, żeby tutaj był dzionek, żeby było elegancko. Śpi do rana, wybieramy opcję oczywiście. 6 rano, czy nasze slajmy chcą jeść? Czy nasze slajmy tak chcą jeść? Fajnie, fajnie. Mogę dać im ulubione jedzonko i dadzą nam 2 razy więcej plortów. Dobra. Tutaj coś urosło, jeszcze nie. No to co, to zbierzemy to jedzonko, które już tutaj mamy. Oczywiście im wyrzucę. Proszę bardzo. Co ja mogę dać pierw plortę zabrać, żeby tutaj nie było syfu. Ale to nic, ale to nic. Zbierzmy sobie to. Dobra, czy coś, nie, myślałem, że coś wyrzuciłem. Dobra, to jeszcze mamy, oj, sporo portów, fajnie. Okej, okay, jaki jest plan? Generalnie mógłbym polecieć tam w laboratorium, w maszynki, żeby tam ulepszenia lecieć i tak dalej, ale jak wiadomo, tutaj laboratorium działa inaczej i trzeba płacić hajsem z gry dodatkowo, a w porównaniu, wiecie, do jedynki, gdzie nie trzeba było żadnych pieniędzy rzucać, tylko wyłącznie na budowę blueprintu, czy tam nauczenie się blueprintu. Tak, tutaj trzeba płacić właśnie za robienie rzeczy, dlatego zajmiemy się najpierw farmami, tak. Będę tutaj stawiał różne zagrody, pozbieramy slajmy tutaj, jakie możemy aktualnie zebrać, żeby jak najbardziej się tutaj dorobić, a później właśnie z pieniędzmi nie będzie żadnego problemu i będziemy mogli sobie tutaj działać jak najbardziej chcemy. Także słuchajcie, lecę sprzedać cotton plorty. Bardzo, oraz pink plorty, mik, lecą. Dzięki temu mamy już prawie 1000 tutaj pieniążka i jednego plorta mam Tabiego, także jak go sobie zostawię, żeby tutaj zrobić jakąś kolejną mieszankę gdzieś, na przykład tutaj możemy zrobić drugą zagrodę. Dobra, także zostawiamy koral, tak, kupujemy, proszę bardzo, jest zagroda, zrobimy oczywiście wysokie ściany. To jest, no, bardzo ważne, żeby nam slajmy nie wyskoczyły, na przykład takie skaczące tutaj. Okej, okay, tutaj daszek był zrobiony, mam jeszcze 456, czy mi wystarczy na Erneta? Wystarczy mi. Czy, proszę bardzo, mamy gotową kolejną zagrodę i praktycznie zostałem bez pieniędzy, ale mam Tabi Plorta, także będę mógł tutaj zgarnąć jakieś slajmy i je najbardziej tutaj, jak najbardziej z kotami połączyć. Troszeczkę mi funduszy brakuje, żeby zrobić tutaj Solar Shielda, to byśmy mogli sobie nocne slajmiki jakieś ogarnąć. Po ile chodzi Solar Shield? 425, no to tak dosyć sporo mi brakuje tutaj funduszy, bo to bym musiał połowę wydać tego, co miałem na to. Na przykład tutaj, żeby je wprowadzić, ale te slajmy sobie tutaj na razie zostawię, żeby tutaj więcej ich powprowadzać. Tabi Plorta na razie tutaj zostawię w razie W. Dobra, w sumie jakby tutaj... A, zostawię wam to jedzonko. I chodźmy, tak, przy okazji jak wracałem, znalazłem Gordo, tutaj jest jakiś, który blokuje jaskinie, bardzo fosforowy, także jakbyśmy go nakarmili odpowiednio, to miałbym zapas slajmików fosforowych i to nawet podczas dnia bym mógł wtedy je złapać. Takie rzeczy, takie rzeczy. Dobra, tutaj sobie nowe slajmy wyskakują. Jeden był głodny tutaj. Możecie sobie zjeść, możecie plorty porobić. Właśnie tak, a ja na tej wyprawie właśnie bym się skupił tak trochę bardziej na tych plortach, żeby je pozbierać. Zawsze wiecie, zawsze coś tutaj funduszy wleci po sprzedaży tego.
już mało zainteresowane tym jedzeniem jesteście, to pozbieram, co tutaj jest i pokarmimy slimiki gdzieś, gdzie są dalej. Tak jest, tutaj mamy dużo królików. Jak najbardziej można je tutaj nakarmić. Albo nawet możemy je złapać i sobie zrobić drugą zagrodę właśnie z królikami i z tabilimi. Tabilimi. 5, 6, dobra, chodź. To już w sumie tyle. Lecimy łączyć. Dokładnie. A kurde. Super giera. Patrzę na to, że to jest wczesny dostęp. To nieważne. Robi wrażenie. Tak jest. Dobra. Chodźcie tutaj. No i co? Który pierwszy plorta zje? Jest chętny? Chyba nie ma, no to muszę wybrać. My. Haha! Mamy kociego królika. Weź jentmit, ty zjesz. Dobra. Ale nie jesteś głodny. Niedobrze troszeczkę. Bo nie dasz mi tutaj plortów, które mogłyby moje inne slajmy tutaj zjeść. No dobra. Chodźmy gdzieś dalej. To jedzonko na razie zostawię. To już mogę sprzedać od razu, te różowe plorty, jak tu jestem. Pyk. 94. Mało. Muszę lecieć. Plorty. Was na razie nie karmię, koledzy. Was mam w sumie pod ręką, to tak. Tak, możecie sobie troszeczkę poczekać w tym miejscu. A propos veggie and meat, to mogę również enheny pozbierać, które tutaj będę widział. Będę mógł zawsze nasze slajmiki tutaj nakarmić. Tam jest jakaś jaskinia, to nie, w tamtą stronę nie idę. Polecimy sobie tutaj. Może akurat coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Jeszcze gdzie był ten Gordy? A, gdzieś tam wcześniej, ale w sumie mam tutaj takiego gordziasza jeszcze, ale również będziesz potrzebował tak, jakiś marchewek. A no, tutaj zobaczcie, chowa jaskinie, także to jest ciekawe i jak najbardziej mogę kolegę tutaj zacząć karmić, a że nie mam jego ulubionego jedzenia pod ręką. O, nieważne, mam. Troszeczkę szybciej z tym pójdzie, bo jak wiecie, ulubione jedzenie to zawsze dwa razy więcej daje tutaj. Slime Rancher. Nic tu się bardziej nie chowa. Chowa się dzbanek! A, dzbanek z owockami, dobra. Tutaj owoców na razie nie potrzebujemy. Ale dobra, mam ci na uwadze, panie Gordo. Bo ty coś tutaj chowasz. Zobaczymy na mapkę. Tam jest jakaś jaskinia dosyć mała, ale ktoś może tam być. Że Gordo to chowa. To nie może być przypadek. Kampany, zbieramy. Dobra. Dawać mi tu plorty swoje. Ale panie różowy, pan tutaj nie zbiera naszych fantów. Ja te plorty potrzebuję. Idziesz sobie, a ty? Dobra, dobry tam od razu, świetnie. Czekajcie, no gdzie mi się łapiesz? Nie łap się! No dawajcie, różowi. Dawaj, już mam 10, jeszcze 10 zbiorę. I fajny zarobas może wlecieć. Żeby nam ulepszyć troszeczkę, to w sumie wyrzucę. To mi się przyda dla naszego Gordo. No halo! Halo, slajmiki! Proszę bardzo, jedzonko rozdałem. Złote rozdanie poszło. Który chętny? Tutaj, proszę bardzo, zjedzone. Może ty chcesz? Nie wiem. Kolega. O, kolega tutaj coś zjadł. Fajnie. Bardzo fajnie. Co było w tej jaskini tutaj? A, tu było przejście do tych kotów i tak dalej. O, tu jest kolega głodny. Mógłbyś mi plarta dać, ale marchewę sobie wolę zostawić. Dobra, wróćmy do tego Gorda, ja go nakarmię. I będziemy dalej tutaj. Wow. Minili co, jak prawie do wody wskoczyłem. To byłby epic fail. Tam torciki jakieś tutaj mamy. Nawet dwa. Obojnie. O, tutaj. O, ja, o, dobra. Jestem pełny w tych portach. Super. To mi się podoba. Okej.
dla ciebie, to dla ciebie. Jeszcze nim nie buję, jeszcze sporo potrzebuję tutaj, ale to będzie mój priorytet gordowski. Jak najbardziej, nie wiem po co tu poszedłem, skoro tu przed chwilą byłem i wszystko zebrałem. A tu już się wszystkie prawie połączyły. O, jakiś kot tam się tutaj znalazł. Panie kocie. O, tabiś tam jeszcze ci nie podnosiłem, okej, okay, ciekawe. Tutaj też nie mogę podnosić, dobrze. W sumie tabiego mogłem nie wyrzucać tak naprawdę. Skoro tam chciałem je łączyć, ale to w sumie tylko portów będę potrzebował. Dobra. O, super, dwa porty, jeszcze kilka. Dobry, o, będzie plort. Dawaj plorty! Sami nie widzę jak zbieram te plorty, po prostu one tak znikają bez jakiejś takiej animacji. To pewnie będzie jeszcze ogarnięte bardziej, żeby to widzieć. No to spokojnie, dopiero co. Test ten dostęp. O! Tego jedzonka wcześniej szukałem, jak chciałem fosforowe slimy. Dobra, to w razie czego to sobie rośnie na mapie. Fajnie, fajnie. Czy coś jeszcze tutaj znajdę? Zobaczmy. Abi sam siebie mi portu tutaj jako tako nie da. Z takiego jedzenia. Dobra, chodźmy kawałek dalej zobaczyć. Coś tutaj jeszcze mogę znaleźć. W sumie tego nie potrzebuję. Marchewy jak najbardziej, to wracając tamtego będę mógł nakarmić. Co jest tutaj? A tutaj są głodne slajmy, okej, okay, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Kwiatki wyglądają jakby się je dało wciągnąć. Te gejzerki potrzebują czegoś ciekawego. Tutaj mogę wejść. Okej, okay. Czyli że to będzie jakiś skrót? Trochę się boję. I tu są feral slime, zobaczcie, myk. Czyli złe slajmiki, które trzeba nakarmić, inaczej będą zawsze złe. Tak. O nie, o nie, o nie, nie. Co wy tu chowacie, bo zawsze feral slime, jak były w danych obszarach, to coś ciekawego było w takim obszarze, wiecie? Tutaj to jest chyba po prostu skrót, żeby sobie wrócić, no. Na to wychodzi. Mogę tu parkura zrobić? A, mogę! A, tutaj są rzeczy do zbioru, tego jeszcze nie posiadam, ale to na spokojnie. Jest pod jaki ukryty, wiedziałem! Co ty tu masz? Small boulder. Nie wiem do czego to służy, możliwe, że to jest tylko gadżet wizualny. A, ale się wspiąłem tutaj na górę, zobaczcie. Cały widok na krainę tutaj. Picobello, coś się jeszcze ukrywa, żeby mógł sobie tak podskoczyć? A, nie wiem. Nie spaść do wody. Dobra, także takie rzeczy tutaj są. Ej, te feral slime wyskakują nawet jak już się wyrzuci dalej stąd. Dobra, uciekam stąd. O, Pingordo. Okej? Okay. Okej? Okay. Słuchajcie, nie widziałem wcześniej tutaj. Przechodziłem obok, nie? O, panie Pingordo. Bardzo. To co, mamy już trzy gordo tutaj. Tak jak patrzę na mapie, odblokowane. Znaczy odblokowane. Takie do ogarnięcia. Fajnie, fajnie. O, tak teraz sobie zbiorę, jak najbardziej. Kolejnego i kolejnego. Właśnie tak. Nasze slajmy na ranczo nakarmić. Pięknie. Ej, no to w sumie fajne znaleziska, muszę przyznać. Z tymi gordzieszami. O, są już fosfory, czyli już wieczór się robi. Jakiś fajny plorcik? Chyba nie. Gdzie my idziemy tak właściwie? Tutaj idziemy. Aha, tutaj byłem wcześniej, co widziałem te... tę wyspę jedną. To też mnie to nie interesuje. O, to będzie dobre. To będzie lepsze niż to. Chodź. Dobra. Tak, wszystko dla naszego gordo, którego chcę tutaj nakarmić. I znowu cofnąłem się do różowego. Tak, już wiem czemu go nie zauważyłem, bo po prostu nie szedłem wtedy obok. Dobra, chodźmy tutaj prosto. Prosto, prosto, prosto. W sumie tego różowego będzie bez problemu nakarmić, bo tutaj coraz widzę jakieś różne rodzaje jedzonka. Pole różowych tutaj jest, halo. Lordów napaćkały.
No, jednak się ciemno tutaj robi. Ostatnio powiedziałem, a, ale fajnie jasno w nocy. A to no nie do końca. Trzymaj. Czy to jedzonko twoje tutaj na górze już zdążyło odrosnąć? Tak! Tak, 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 fajnie. Przynajmniej dwie sztuki. Dobra. Mogę już chyba, zobaczcie. No już go telepie, także... Ło, jest! Mamy to! Woo! Gordo Slimes, bon appetit! Chodźcie, koledzy. O! Dzbanek. Chodźcie, 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 chodźcie. Ja was stąd wypuszczę tak właściwie. Idźcie sobie tam. Proszę bardzo. A ja tutaj zobaczę, co mamy w tej jaskini. Która się tak ukrywała. Za Gordo. To kojarzę z ruin. To kojarzę z ruin ze Slime Rancher 1. To otwierało jakąś bramę. Dobrze. Odblokowaliśmy bramę, która jest naprzeciwko nas. To jest teleport tam! Wyprowadzi na inną wyspę, czyli nie potrzebuje na razie jetpacka tak naprawdę. Mamy kolejną wysepkę odblokowaną. Ale jazda! Dobra! Wiecie co? Wrócę do siebie na ręczycho. Tak szybko. Oho, ale bania. Mam slota wolnego, to mogę tę żółwę plotkę pozbierać. Nic tego, nic. Wolę fosfor plorta. Już to jest. Fosfory troszeczkę się zmieniły. Patrząc od tutaj, od pierwszej części. Tak bardziej świecę. Tam już widzę. Jest moje rancho nowiusieńkie. O, daj energii, dawaj energię. Lecimy. Cały dzień mnie nie było, slajmy pewnie głodne. Nie mają tutaj autofiderów żadnych, ani nic. O, widzę, że jakieś kociaki się tutaj zrobiły. Także ja mogę wam pomóc tutaj. Być kotami. O, ale mu zabrałeś, wiesz? Wiecie, proszę bardzo. Dobra, mamy królicze tabi tutaj. Okej, proszę bardzo, zabrałem wam również tutaj parę henków. Także smacznego, bon appetit. O, dla was też już mam tutaj jedzonko, fajnie. Dobrze. Chodźmy sprzedać plorty. Zdecydowanie chodźmy sprzedać plorty. Sobie zbiorę od razu to, co tam leży wszystko. Mik, 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 koledzy. Proszę, co tutaj macie i dopiero z rana wam będę mógł dać jedzonka. W sumie teraz. A generalnie potrzebuję tutaj posprzątać, zanim robię mały śmietniczek. Cie, cie, cie. O, bez autofiderów, znaczy bez tych plot kolektorów na początku. O, to są ciężkie zbiory. Dobrze, sprzedajemy to jeszcze raz. Ceny się zgadzają. Bo wiadomo, po północy cennik się zmienia na gorszy. Dobra, wrzucę wam trochę waszego ulubionego jedzonka i chodźmy spać do rana. Ta jest! Dobra, kolejne plorty. Gotowe, pięknie, calculated. Ulubione jedzonko, co oznacza, że dostanę dwa razy więcej plortów. Bardzo mi się to podoba. O, udało się plorta przemycić dołem. Dobra, zbierzmy sobie wszystko. Tu jeszcze jest, tak, był jeszcze jeden plort. Dobra, raz, dwa, trzy. Żaden nie chce. Sprzedajemy. Oj, mam ponad tysiaka. Elegancko, to w sumie mogę zrobić kolejną nową zagrodę, która nie będzie miała żadnych tutaj rzeczy, ale jako, że mi się tutaj kociaki najadły, mogę jeszcze tutaj sprzedać. Może na plort kolektora by wystarczyło. Chociaż lepiej by im było tutaj zrobić jakiś ogródek. Veggie and meat. O, mamy tutaj jednego głodnego koleżkę. Dobra, chodźmy to sprzedamy. Bym się faktycznie jakiś ogródek przyda. Ej, niepotrzebnie im dawałem tego jedzenia. Czekajcie, a, zjadł? Nie, mam tu jeszcze. O! Zrobię im kolejny ogródek. Od razu, jako że tutaj też są króliki, to mogę im zasadzić właśnie sałatę. Także
Może tutaj dam garden. Myk. Okej. Dobra. Wrzucę to od razu, żeby sobie rosło. Ile mam pieniędzy? Tysiaka mam jeszcze, dobra. To tutaj dodatki możemy dokupić. A, tu w sumie dodatków nie kupowałem wcześniej. Jop. 216. To i tak nie stać, ale dobra, przynajmniej drugi będzie generował lepsze te. Lepsze zbiory. Elegancko, elegancko. Dobra, 11 tych. To pozwólcie koledzy, że nakarmię moje koty. Bo wy tam dostaliście jeść. A z nich nam się tutaj co nieco przyda. Ile kosztuje Plort Collector? 500 kosztuje. Dobra. Jak najbardziej mogę ogarnąć. Ale już widzę, że tutaj dzięki drugiej zagrodzie będą profity. Będą profity. Eleganckie. A że odblokowaliśmy nową krainę, to tam będą również nowe slajmiki. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobrze, macie trochę jedzonka jeszcze, świetnie. Jak to sprzedam, to obstawiam, że będę mógł kupić tutaj jakieś gadżety. Dobra. Czy wiecie co, te ploty jeszcze jako taką mogę zbierać. To ja bym tutaj chciał ulepszyć im ogródek. Dobra. Żeby to szybciej rosło. I teraz, jako że jeszcze trochę czasu mamy, chodźmy zobaczyć, co ja tutaj odblokowałem. Co się znajduje za tym teleportem? Ekwipunek czyściutki. Także nic mnie tutaj po drodze nie rozproszy. To, co mnie może rozproszyć, to jakaś zła droga. Ale okej, okay, lecimy. Let's go! Czym więcej slajmów, tym większy zarobek. I lepsze granko. Tutaj się szło? Tak, to było pod górkę. Okej, okay, mamy... Ja nie, wait, bo to się szło tutaj do jaskini, żeby... Trzeba odblokować, my będziemy potrzebowali pójść jeszcze... Jeszcze kawałek dalej. Nie tutaj. Ja to znajdę! Ja to znajdę, jeszcze mapy się uczę. O! Tutaj ta grota. Dobra, jest tutaj! Kolego! Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Mamy tutaj, uwaga, teleport na nową krainkę i uwaga, lecimy! Lecimy, o, gra się wczytuje, o kurde. Dobra. Starlight Strand, czy jakoś tak. Mamy odblokowaną nową krainę w świecie Slime Rancher. Znajduje się właśnie na niej, mamy teleport oczywiście powrotny. Jakiś dziwny kryształ. To jest z tego ujęcia też, z plakatu chyba, nawet gry tutaj. Kojarzy to miejsce. Dobra. Mamy również różowe slajmy, mamy również królicze slajmy w tym miejscu. Lucky slime! Lucky slime! Szybko nakarmić Lucky slime'a, jest nakarmiony Lucky slime! Dał pieniążka. Oj, się zbagował mi się tutaj. W drzewo wleciał i nie ma Lucky Slime'a. Przykro mi. Lepiej nie spaść. Jaki bajer. Coś ciekawego tutaj dostanę. Jeszcze. Chodź. Musimy zobaczyć tutaj, co się dzieje. Mostek. Nawet nie widziałem nigdzie, żeby mapkę odblokować. Żadnego tego zbieraka. To nowe slajmy! Są nowe slajmy, to kamienne slajmy. Dobra, znamy kamienne slajmy, ale są nowe slajmy na tym świecie, które możemy znaleźć i tutaj coś z nimi robić. Tak, slajmy, które doskonale znamy z pierwszej części gry. Właśnie były drugie slajmy, które można było spotkać w Slime Rancher 1. Zaraz po różowych slajmach. O, się podjerałem, bo myślałem, że faktycznie te nowe jakieś wyskoczą, chociaż tutaj nie one, chcę kawałek dalej, to po prostu nie widać. O, co mi to się wydaje, że są takie jeszcze. Jakieś inne. Ej, tu urły widzę. A, będę potrzebował tego. Tego zbieraka, dobra. Okej. Okay. A, tutaj również kamienny. Aha, wszedłem w tego kamiennego. Tutaj wyskakuje mi, że feral slime mogą się pojawić w tym miejscu. Tak, mogą się pojawić feral slime różowo-kamienne. Różowo-kamienne. Nie wiem, gdzie idę, nie wiem. Pierwszy raz tu jestem.
Ta kraina coś chowa. Dobrze, zanim tutaj jeszcze wejdę, sprawdźmy, co jest dalej. Ej, co ty tu szukasz? Idź sobie do wody. Tak, zanim wejdziemy do krainy Ferali całkowitych. Hunter Gordo! Wcale nie chciałem cię nakarmić Rock Slime'ą, ale mamy Hunter Gordo, który również kryje jakąś jaskinię, która może mieć jakiś teleport gdzieś dalej. Dobra, kolejny Gordo odnaleziony. No co wy tu robicie? Halo. A do Hunter Gordo będą potrzebne lustro, żeby go jakoś tak najfajniej nakarmić, ewentualnie bardzo dużo henhenów. Także chyba będę potrzebował zrobić tutaj mini zagrodę dla kur bądź kogutów. Tak. To mogę zebrać. Chodź tutaj! Miodowy slime! Miodowe slimy! Chodźcie tutaj! O, zobaczcie, jak on wygląda! To jest miodowy slime w połączeniu z królikiem. Ale sztos! Normalnie prawie jak złoty slime! Ej, dobra, mam miodowe slimy! Dobrze, czyli dwa rodzaje tutaj. Zdobyliśmy slimiku. Zdobyliśmy miodowe slimy oraz kamienne slimy na tej krainie. Cotton Party. Co to są za... Z brama, która wymaga ode mnie kamiennego lorda. Znany klasyk. Potrzebuje... Potrzebuje jakiegoś wedzisa. Były marchewki. Halo, są marchewki. Wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Patrz tu, Rocky. Zjedz sobie. Feralny sobie zjadł. Dobra, może i feralny sobie zjeść. Ja potrzebuję rekorda. Tylko mi tam tarków nie zrobicie, bo tam niebezpiecznie wpuściłem tutaj kamień, a tu nie jest teren na kamienny slime. No nieważne, mam jakąś bramę, otwieram. Otwieram. Uwaga. Jakaś grota. Fosforki. Jest pod. Jest pod. Ten fosfor. Storage cell. O, proszę bardzo. Dobra, możemy sobie zupgrade'ować tank boostera. Elegancko, elegancko, ale to wiadomo. Oczywiście będziemy mogli zrobić... O, tutaj zamknięta brama, czyli z drugiej strony pewnie jest przejście. Gdzieś do otwarcia. Mogli sobie ulepszyć, ale to później. To jeszcze tutaj nie ulepszamy rzeczy. Z tego względu, że na razie gramy tutaj typowo pod jakieś zarobki. O, jak on kozacko wygląda jako królik. Ja pierdzielę. Co się dzieje? O, z tej strony możemy tutaj bramę odblokować, tylko nie wiem, gdzie mógłbym wsadzić plorta, żeby odpalić tę bramę. No, w każdym razie coś... Angler Slime! Nie było tego! Są całkowicie nowe slime, uwaga, ze Slime Ranchera 2. Angler Slime, one mają jakąś tutaj, nie wiem, światełko czy coś. Jaki kozak! Ale sobie odblokowaliśmy. No, ale są spoko. Co te ryby, ryby takie? Ja pierdzielę, ale nowości tutaj. Co ja odkryłem za wyspę? Wystarczyło jednego gordo tutaj. Wyprosić z miejscowy. Teleporcik ogarnięty. Jaka wielkoryba. Dobra, ale kozak. Dobra, oczywiście, że was zbieram, no. Nie wiem, gdzie was zostawię u mnie na ranczu. Tak naprawdę. Ale szóstkę tutaj jak najbardziej mogę zebrać. One jedzą mięso. Ja pierdzielę. Tak, nic ja potrzebuję tutaj kurczaków sobie porobić. Nie żeby coś, ale się zgubiłem, tak jakby ktoś pytał. Tutaj jestem. Aha, dobra, czyli zrobiłem kółeczkę i powoli wracam. Dobra. Zostaw lustro. Sihen! Wodny kurak, hej! Chodź! Ja cię do zagrody dam do siebie. Dobra, zrobimy to, jak będą oczywiście pieniądze na to. Jakiś to z widzowie, słuchajcie. Ale dobra, my kończymy, bo już nam się pół godziny odcinka tutaj zbiera. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie jeszcze dzisiaj kolejny odcinek, to wiecie, zostawcie łapeczkę w górę, dużo łapeczek w górę i tutaj ogarniemy temacik. Także dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć. Żubik, yo! Woo!